Dziś rozpoczęły się zapisy do finansowanego ze środków wojewódzkich programu in vitro. Zgłoszenie można złożyć przez wypełnienie formularza na stronie kliniki InVimed, która wygrała przetarg na obsługę tego programu. Wsparciem ma zostać objętych 1230 par. Magda Sincewicz. To symboliczna data, bo dokładnie 14 marca o godzinie 14 ci, którzy czekali na ten moment od dawna, zwiększą swoje szanse na spełnienie marzenia. I choć wiedzą, że czeka ich długa droga, to wiedzą też, że warto ją rozpocząć. My znamy problemy naszych mieszkańców i znamy problemy mieszkanek i mieszkańców Polski i również województwa śląskiego. Wiemy, że jest ogromny problem z bezpłodnością. Bezpłodność została uznana przez WHO jako choroba i chciałyśmy wyjść naprzeciw naszym mieszkańcom. I choć warunki nie były sprzyjające, to kobiety wzięły sprawy w swoje ręce i zainicjowały uchwałę o dofinansowaniu in vitro. Nie udało się w sierpniu 2022 roku. Nie poddały się jednak i już w grudniu tego samego roku mogły cieszyć się z tego, że były takie wytrwałe. 20 milionów złotych, które przeznaczyliśmy na tak ważną sprawę, jaką jest możliwość dofinansowania in vitro, no staje się faktem i cieszymy się bardzo. Cieszyć się zapewne będą też ci, którym uda się zakwalifikować do programu. Jak zapewniają władze województwa, mimo że tyle osób trafi pod opiekę wyłącznie jednej kliniki, nie mają obaw, że sprosta zadaniu. Wierzę, że nasz kontrahent z pełną świadomością zarówno przystąpił do tego postępowania, jak i podpisał kontrakt, który z jednej strony zapewnia finansowanie temu leczeniu niepłodności, a z drugiej strony bardzo ostro precyzuje warunki, w jakich te procedury medyczne mają się odbywać. Program skierowany jest do par małżeńskich lub pozostających w związku partnerskim, bezskutecznie starających się o dziecko, zamieszkujących w województwo śląskie od co najmniej 3 miesięcy. Wiek kobiety musi mieścić się w przedziale od 20 do 42 lat. Każda z par będzie mogła skorzystać z 3 prób.